Dzień dobry. Tematem tego odcinka będzie otwieranie i zamykanie pozycji oraz składanie zleceń powiązanych do pozycji i ich modyfikacja w platformie TMS Direct. Najprostszym sposobem otwarcia pozycji jest złożenie zlecenia z panelu znajdującego się w lewym dolnym rogu ekranu. Wybieramy sobie parę walutową, na której chcemy otworzyć pozycję. Niech to będzie na przykład euro-dolar. Wybieramy kwotę transakcji. Niech to będzie na przykład 250 tysięcy. Z prawej strony w panelu mamy ceny. Cena z prawej strony to cena kupna. Po takiej cenie możemy kupić euro za dolara w danej chwili. Cena z lewej strony to cena sprzedaży. Po takiej cenie możemy sprzedać euro-dolara w danym momencie. Zakładamy, że będzie kontynuowana tendencja wzrostowa w notowaniach euro-dolara i chcemy kupić 250 euro za dolary. Klikamy wtedy w prawy zielony przycisk i dokonujemy transakcji. Transakcja jest potwierdzona. Kupiono 250 tysięcy euro za dolara z ceną 1,3354. Otwartą pozycję będziemy mogli dalej obserwować w zakładce rachunek. Otwieramy zakładkę rachunek. Klikamy plus przy pozycji euro-dolar i widzimy naszą pozycję. Kupione 250 tysięcy euro za dolary, cena otwarcia 33,54 i bieżąca wycena pozycji. W tabeli powyżej widzimy na przykład wielkość depozytu zabezpieczającego zablokowanego pod tą transakcję i aktualne saldo rachunku z uwzględnieniem na bieżąco wycenianego wyniku z pozycji. Do otwartej pozycji możemy złożyć tak zwane zlecenia powiązane, zlecenie take profit i zlecenie stop loss. Zlecenie take profit składamy po naciśnięciu na ten zielony znacznik znajdujący się z prawej strony pozycji. Otwiera nam się formatka zlecenia. Ustalamy na przykład cenę take profit, czyli zamknięcia pozycji zyskiem na poziomie 1,34 i składamy takie zlecenie. Otrzymujemy potwierdzenie złożenia zlecenia, a samo zlecenie widzimy w tabeli w dolnej części ekranu, w tabeli złożone zlecenia. Analogicznie składamy zlecenie stop loss, ustalamy poziom zlecenia stop loss na przykład na poziomie 1,32 i składamy zlecenie. Otrzymujemy potwierdzenie i na dole widzimy złożone zlecenie stop loss. Zlecenia złożone, powiązane możemy w dowolnym momencie modyfikować. W tym celu klikamy na zlecenie, następnie na przycisk zmień zlecenie i korygujemy na przykład cenę w takim zleceniu. Z ceny 1,34 zmieniamy na cenę 34,20 na przykład. Składamy zlecenie, widzimy, że korekta czy modyfikacja została dokonana. Każdą otwartą pozycję możemy w szybki sposób w dowolnym momencie zamknąć. W tym celu klikamy na niebieski krzyżyk znajdujący się z prawej strony pozycji. Otrzymujemy formatkę do zamknięcia zlecenia. Po kliknięciu zamknięcia pozycji pozycja jest zamykana i zostanie rozliczona. Dziękuję za uwagę.